Siemano w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie przetestujemy petardy Skull. Są to takie małe petardki takie. Dostałem je w gratisie od Pirohita. Nie jest to żadna reklama, tylko mówię, że zamówiłem sobie w Pirohicie tam kilka naprawdę mało pirotechniki, które było mi potrzebne na nowy odcinek, który zaraz będę nagrywał, ale wy go zobaczycie dopiero za miesiąc. Dostałem takiego gratisa, którego sobie teraz przetestujemy. I chyba nie ma co dłużej gadać. Otwórzmy opakowanie. Opakowanie mi się strasznie podoba. I mi przypomina takie czasy dzieciństwa, gdy się strzelało. Strzelało się takimi petardkami. I co, no. Opakowanie wygląda tak. Z tyłu informacje, po bokach. Po bokach mamy ile jest sztuk, że 20 sztuk, a same petardy wyglądają, uwaga, w taki sposób. Wyciągnę jedną. Wyglądają one tak. Czekajcie, schowam do kieszeni. Wyglądają one tak. Są to zwykłe takie małe petardki. I zaraz je przetestujemy, odpalimy najpierw prawidłowo, później mam dla was różne eksperymenty, będziemy puszczać z ręki, czy też, uwaga, w końcu, z puszki. Dlaczego z puszki? Bo jest to mała petardka i raczej nie zrobi dużego boom i raczej wątpię, żeby podniosła jakiś garnek, wiadro czy cokolwiek. Wyciągnę tylko moją zapalniczkę, patrzcie jaką sobie zapalniczkę kupiłem. Taka, która imituje jakby ten, wiecie, nie widzicie ognia? Nie widać, dobra, trudno. Taka imituje takie, wiecie, jak są zapalniczki benzynowe. One takie by mi to przypomina, ale dobra. Zapalmy. Nie będzie. Chciałem powiedzieć, nie będzie widać, faktycznie nie było widać dużo, ale jednak nie są takie ciche. Nawet dobre, ty. Jak na wielkość to dobre. Myślałem, że serio, że wiecie, że będzie to stryk jak większe diabełki. Okazało się, że mamy niezłe pierdolnięcie. Odpalmy nielegalnie, czyli z ręki. Odpalamy z ręki i rzucamy. Pamiętajcie, nie odpalamy petard z ręki. Nie odpalamy w rękach, ale ja to zrobię dla was, żebyście wy nie musieli. Oj, za daleko. Coś było słychać? Oj, chyba przytłumiło troszeczkę. Źle rzuciłem. Rzuciłem w wysoką trawę. Na szczęście jest mokro, bo deszcz padał. Dobra. Krótki ląd tutaj był. Tym, ale bym teraz dostał, nie wiem czy było to słychać na kamerze. Gips przeleciał, tak uderzył w mój plecak. Trzeba uważać. Ale odpalmy sobie jeszcze raz tako. Ktoś idzie. Czekajcie. Nic nie idzie, a się wystarczy, że ktoś idzie w moją stronę. Zapalmy jeszcze raz. Jak na takie maleństwo, dobrze idzie. A teraz test z puszki, czyli jak zwykle odpalamy, przykrywamy, uciekamy. Nie próbujcie tego, bo może wam się coś stać. Będziecie widzieć, stąd będziecie widzieć na pewno. Nie za wysoko, nic nie podbiło, w sensie puszka wygląda tak samo, ale puśćmy, myślę, że jeszcze jedną. Walimy drugi test z puszką i zrobimy później piramidę, odpalimy kilka naraz.
szybko wybuchła, nawet nie zdążyłem się obrócić. Petarda została w środku, resztki jej. Dobrze, nie będę musiał nic szukać ani zbierać. Wysypię sobie tutaj obok. Co to było? Nie będę musiał szukać i będę miał obok plecaka. Ale skończmy już z tą puszką. Odpalmy kilka naraz. Zrobimy taki mini karabinek. I chyba właśnie mi się wysypały one w kieszeni. Aha, wysypały mi się w kieszeni. I zróbmy eksperyment i odpalmy tyle. Zrobimy piramidę i odpalimy w samym środku. Gdzieś tu, żebyście widzieli, nie? Jakby podłączyć dłuższy ląd, to by można zrobić zajebisty karabinek. A więc co? Chyba koniec filmu. Więc trzeba ocenić te petardy. Czy one mi się wysypały w kieszeni? Nic nie ma, mam w kieszeni je. Ale co mogę o nich powiedzieć? Nie wiem, ile one kosztują. Będziecie mieć tu cenę. Tu będziecie mieć cenę, gdzieś tutaj, żebyście wiedzieli. I dobrze strzelają. Głośno. Nie jest jakoś nieprzesadnie, ale to wiadomo, są to takie małe, nazwijmy to korsarze, takie wiecie, to kiedyś się odpalało. Moja ocena, nie patrząc na cenę, jest to 7 na 10. Takie, żeby sobie postrzelać, żeby zrobić karabinek. Jak ktoś chce zrobić karabinek, no to kupuje takie 4 paczki, ma długi karabinek, odpala. Ale to wiadomo, jak się robi karabinek, trzeba się trochę na tym znać. A co, a ja wam dziękuję za oglądanie. Siema, cześć i elo.